wspaniałe święto plonów, podziękowanie czy dziękczynienie dla rolników, reprezentowane chyba wszystkie powiaty z województwa. Niezwykły przykład sztuki, bo tak trzeba nazwać wieńce, które zostały przygotowane. Niezwykle kolorowe, barwne, radosne stroje. Wspaniała impreza. Jak można podsumować, jeśli chodzi o gospodarkę i o rolnictwo, ten rok? Ten rok jest bardzo trudny i w ogóle ostatnie lata dla rolnictwa są trudne, dlatego że z jednej strony susze powtarzające się, z drugiej strony wojna na Ukrainie i jej konsekwencje, które wszyscy odczuwamy, rolnicy w szczególności, ale dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchamia tarcze, uruchamia różnego rodzaju dopłaty, czy to do paliwa rolniczego, czy to do skupu. Podejmujemy, krótko mówiąc, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości działania na rzecz tego, aby złagodzić, maksymalnie złagodzić konsekwencje toczącej na Ukrainie się wojny. Po ataku rosyjskim na Ukrainę bardzo dużo rzeczy na świecie się zmieniło. Niestety są to zmiany na gorsze. U nas również odczuwamy to gospodarczo, ekonomicznie. Rolnicy również to odczuwają, ale dlatego podejmujemy właśnie działania osłonowe. Panie wójcie, jak można podsumować pod względem rolniczym ubiegły rok? Znaczy, może inaczej, obecnie. Gospodarczo, oczywiście. Pan redaktor pytał o gospodarczy rok, tak jak jest dla rolników od września do września, do końca sierpnia. Podejrzewam, że część rolników jest zadowolona, część niezadowolona. Natomiast gmina Marcinowice, nie osięgła susza, jakaś powódź, katastrofa. Dlatego też uważam, że tutaj plony były w miarę pozytywne. Niemniej jednak takim bolączką jest cena za tonę zboża, bo to jest najważniejszą rzeczą, i to na rzepaku, czy czarnego złota. Wydaje mi się, że tutaj jest dysproporcje duże, dosyć duże, jak były rok temu. Dlatego też myślę, że ta ilość plon jakby zrekompensuje, może nie w całości, zrekompensuje to, że jakieś koszty poniesione, myślę, że przynajmniej na zero rolnicy wyjdą. Jakie drogi są obecnie remontowane w gminie Marcinowice? Mogłem powiedzieć dużo, tak naprawdę odcinków jest sporo, bo od roku 2022 ciągle w ramach Polskiego Ładu realizujemy zadania właśnie drogowe, polepszeniu bezpieczeństwa dla mieszkańców praktycznie w większości miejscowości gminy Marcinowice, a przypomnę, że jest to 19 miejscowości, to jest bardzo, bardzo dużo. W tej chwili pozyskujemy też pieniądze z KOWR-u na takie drogi popegeerowskie i też remontujemy je. Także szereg dróg, które są wewnętrzne, nasze gminne, są remontowane w tej chwili za kwotę około 20 milionów złotych. Jakie inwestycje z Polskiego Ładu są realizowane? Inwestycje z Polskiego Ładu. To są cieki wodne, to są drogi, to jest oświetlenie, to są chodniki, to jest to wszystko, co jest poprawie bezpieczeństwa mieszkańca i budynki użyteczności publicznej. W tej chwili w budowie jest, żebym nie skłamał, 5 budynków użyteczności publicznej, które mamy rozpoczęte. Za mną akurat jest jeden tutaj w Szczepanowie, świetlica, która jest w tej chwili cały czas budowana na zewnątrz. Już jest dokończona, natomiast wewnętrznie jeszcze nie do końca, dlatego też dzisiaj jeszcze tam nie zapraszamy, ale myślę, że za jakiś czas zaprosimy. Panie Alfredzie, ile hektarów? Z rodziną, bo to trzeba powiedzieć, ja i synowie, ja swoich mam 300 i synowie, tworzymy wspólne gospodarstwo rodzinne. Co uprawiacie? Uprawiamy głównie produkcję roślinną, zboża, rzepak, buraki, kukurydza, wszystkiego po trochę. Jakie to zboża? Zboża głównie pszenica, trochę jęczmienia, głównie pszenica. Czy pójdziecie kiedykolwiek w jakąś gałąź ekologiczną i w takie pierwotne odmiany jak płaskórka? Nie, nie uprawiamy czegoś takiego, ale nie dajemy nawozu na siłę, bo prowadzimy takie gospodarstwo, które ma precyzyjne nawożenie. Tylko pod ściśle sprawdzone, co do ziemi trzeba. A więc ziemia musi być sprawdzona, co tam trzeba. Jak nie trzeba, nie dajemy żadnych nawozów. I jeżeli dopiero trzeba, to dajemy tylko pod potrzeby nawóz. A więc ziemia musi być badana. Każdego roku jest badana. Dożynki wojewódzkie. Rolnictwo to bardzo ważna branża w polskiej gospodarce. Panie redaktorze, oczywiście, że tak, ale przede wszystkim dzisiaj to święto dziękczynne. Dziękczynne za te dary, którym jesteśmy hojnie obdarowywani, ale również święto, którym możemy podziękować rolnikom, sadownikom, pszczelarzom, tym wszystkim, którzy pracują i żyją z pracy własnych rąk, pracują z ziemią, pracują na ziemi, na naszej ukochanej, ojczystej polskiej ziemi. Dlatego z głębi serca płynące podziękowania za pośrednictwem waszych mediów. Przez wojnę na Ukrainie niestety ten rok cięższy.
Oczywiście, że tak. Cięższe problemy też i na naszym rolniczym rynku, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, aby ten sezon udał się jak najbardziej, żeby był ekonomicznie dobry dla polskiego rolnictwa. Na szczęście mamy umiarkowany urodzaj. Jeżeli ceny się utrzymają, to myślę, że rolnicy powinni być zadowoleni.